Szanowni Państwo, rozpoczynamy briefing z udziałem pana marszałka Cezarego Przybylskiego oraz pana wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego. Samorząd województwa wspiera lokalne samorządy, pomaga mieszkańcom. Samorząd województwa przeznaczy wsparcie finansowe dla szpitali powiatowych oraz domów pomocy społecznej. Panie marszałku. Dzień dobry Państwu. Samorząd województwa włącza się w walkę z koronawirusem nie tylko w szpitalach jednoimiennych, ale również i chcemy wesprzeć szpitale powiatowe. Dlatego też przeznaczyliśmy kwotę 7 milionów złotych na wsparcie dla szpitali powiatowych, ale i również dla domów pomocy społecznej. 3,5 miliona złotych dla 25 szpitali powiatowych. Daje to ponad 104 tysiące złotych na szpital. Pieniądze w większości pochodzą z funduszów unijnych, natomiast montaż jest taki, że 75% są to pieniądze z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 10% z budżetu państwa i 5% z budżetu województwa, więc ten montaż finansowy umożliwia to, żeby te szpitale, które są, zresztą wszystkie szpitale na terenie województwa otrzymają wsparcie. Chcemy, żeby te środki były skierowane na zakup przede wszystkim sprzętu, ale również pewnych prac dostosowawczych, chociażby forma związana z budową śluz. Te pieniądze muszą być przeznaczone na walkę z koronawirusem. Panie marszałku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkie reflektory takie w głównym centrum zainteresowania opinii publicznej, społeczności są szpitale jednoimienne, szpitale z oddziałami zakaźnymi, ale w walce z koronawirusem niezwykle istotny jest cały system ochrony zdrowia. Ważne są również szpitale powiatowe, które są tym centrum, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w gminach, w powiatach. Stąd zdecydowaliśmy o tym, że również tam strumienie wsparcia powinny trafić i tak tym wsparciem zostanie objętych 25 szpitali powiatowych. I tutaj staraliśmy się potraktować wszystkie szpitale równo, więc ta dotacja dla szpitali powiatowych będzie wynosiła w okolicach 140 tysięcy złotych. Jest to również niezwykle ważne z tego punktu widzenia, że w najbliższym czasie w 13 szpitalach na Dolnym Śląsku powstaną tak zwane oddziały buforowe. Część z nich znajdzie się również w szpitalach powiatowych, więc te środki będą mogły zostać wykorzystane na tworzenie, wsparcie funkcjonowania tych oddziałów buforowych. A te oddziały buforowe mają za zadanie takie, żeby również i w szpitalach powiatowych były takie miejsca, gdzie mogą trafiać pacjenci, u których jest podejrzenie koronawirusa, którzy następnie mogliby trafić do szpitali jednoimiennych, gdy zostałoby potwierdzona u nich obecność koronawirusa, więc jest funkcjonowanie tych oddziałów buforowych jest takim dodatkowym wzmocnieniem systemu ochrony zdrowia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Jeśli chodzi o wsparcie dla DPS-ów, no to wszyscy sobie zdajemy sprawę, że są to miejsca bardzo, bardzo wrażliwe. No to przykłady płynące z Europy, Włoch, Hiszpanii, ale również już w niektórych miejscach w naszym kraju, w Polsce, czyli również na Dolnym Śląsku wskazują, że są to miejsca wrażliwe, które trzeba wspierać. Trzeba je wspierać i my to robimy. Jeszcze kilka słów, jak będzie wyglądał mechanizm tego wsparcia. Tutaj środki zarówno na wsparcie DPS-ów, jak i również dla szpitali trafią bezpośrednio do powiatów i powiaty będą te środki następnie dzielić na DPS-y funkcjonujące w danym powiecie oraz na szpital powiatowy. I wysokość dotacji, która trafi do powiatów, jest ściśle związana
z liczbą miejsc w DPS-ach. Na całym Dolnym Śląsku mamy 6 tysięcy miejsc w DPS-ach i te środki, które trafią do powiatów, będą uzależnione od tego, ile takich miejsc w powiecie się znajduje. Stąd wysokość dotacji, która trafi do powiatów, będzie oscylowała od kilkudziesięciu tysięcy złotych do niemalże miliona złotych na dany powiat. Więc ten ruch, który tutaj dzisiaj wspólnie inicjujemy, jest takim mocnym wsparciem powiatów, ale również i szpitali powiatowych, mieszkańców gmin i tych wszystkich społeczności lokalnych. Znaczy, szanowni Państwo, ja też chciałbym zaapelować do wszystkich tych, którzy mieli planowane wizyty, że bez względu na koronawirusa korzystajcie z tych terminów. Leczcie się w szpitalach. W Polsce dziennie umiera około 1100 osób. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby nie zarażać się koronawirusem i te obostrzenia są w naszych szpitalach. Każdy pacjent, który przychodzi, jest traktowany jako potencjalnie zarażony, ale dbajcie o swoje zdrowie. To w tych 100 tysiącach osób tylko niewielki procent jest tych, którzy zgony, które są spowodowane koronawirusem, ale wszystkie pozostałe choroby, one są i jeżeli są wyznaczone terminy, leczcie się, bo to nasza troska o wasze zdrowie, ale i sami też troszcie się o to, żeby te leczenia przeprowadzić. Szpitale są po to, żebyście się mogli leczyć. W tej chwili w niektórych szpitalach powiatowych obłożenie jest na poziomie 20%, co wskazuje, że wiele zaplanowanych zabiegów, wizyt nie jest realizowanych, a to naprawdę odbija się na zdrowie. Podobnie jest w szpitalach specjalistycznych, naszych wojewódzkich, ale i w klinice. Jeszcze raz apeluję o to, macie zaplanowane wizyty, korzystajcie z tego, bo później może być za późno.